Jestem sobie mały miś, mały miś. Znam się z dziećmi nie od dziś, nie od dziś. O, jesteście już! Super, więc zaczynamy. Dalszy ciąg zajęć z processinga. Dzisiaj sięgniemy po coś trudniejszego, po obiekty. Najpierw więc wyjaśnienie krótko, co to jest programowanie obiektowe, o co w tym chodzi. Otóż w życiu codziennym wszyscy jesteśmy obiektami, tak? Ta butelka, którą tutaj mam przed sobą, jest obiektem. Ja jestem obiektem na tym świecie. Kamera, do której mówię, jest obiektem na tym świecie. I te wszystkie obiekty są niezależnymi elementami naszego świata, ale mogą ze sobą wchodzić również w interakcję, tak? Ja biorę butelkę i piję. I jest jakaś interakcja pomiędzy obiektem butelka a mną. Jeżeli ja mówię do Was, jest jakaś interakcja pomiędzy nami. Czyli obiekty, które są na świecie, są obiektami, no, które są w pewnym sensie niezależne, niepowtarzalne, ale równocześnie obiektami, które wchodzą ze sobą w interakcję. I w ten sposób będziemy podchodzić do programowania obiektowego. Elementy na ekranie, elementy w naszym okienku będą jednocześnie niezależnymi obiektami, ale obiektami też, które ze sobą będą wchodziły w interakcję. Co więcej, ja jestem Przemysław i jestem inny niż wszyscy wy tam po drugiej stronie kamery. Więc jako obiekt jestem niepowtarzalny. Nie ma drugiego takiego na świecie. No ale z drugiej strony przecież mamy parę cech, które nas łączy, nie? Nawet więcej niż parę. Czyli my jako obiekty stanowimy pewną klasę, pewną grupę obiektów. Użyłem słowa klasę, dlatego że tak to będzie nazywane w programowaniu. I ta grupa obiektów, ta klasa obiektów ma pewne cechy wspólne. Ja potrafię podnieść rękę i większość z Was potrafi podnieść tą rękę. Nawet jeżeli ktoś nie potrafi, to jest jakaś jego cecha konkretna, to nie zmienia to faktu, że jako obiekt klasy człowiek czy gatunku człowiek, mówiąc bardziej językiem biologicznym tutaj, te właściwości powinien posiadać. Jeżeli ich nie posiada, no to wynika to z jakiejś tam dysfunkcji, z jakiejś właściwości, która mu tą właściwość odebrała, tą metodę odebrała. I myśląc o obiektach, myślimy o nich jako o niezależnych obiektach, ale myślimy również o nich jako obiektach, które są pewnej klasy przynależne. Jeżeli każdemu z Was, tak jak mówiłem, każe podnieść rękę, to nawet jak ktoś nie potrafi, to przynajmniej będzie próbował. Jeżeli każe podnieść rękę w mojej butelce z wodą, ona tego na pewno nie zrobi, ani nie będzie próbowała zrobić. Dlatego, że jej właściwości, jej możliwości są no, mocno już różne niż moje. Owszem, dalej jest pewna cechy, które nas łączą. Ona ma w środku wodę i ja też się składam w dużej ilości z wody. Więc można znaleźć pewne cechy, które łączą te klasy. No ale o tym to już może troszeczkę w dalszych etapach, gdzie będzie dziedziczenie klas, gdzie będą pewne cechy nadrzędnych klas, podrzędnych klas. No, tak jak zresztą można do biologii to przyrównać, prawda? Mamy i ja, i pies, mamy pewne cechy wspólne, więc można powiedzieć, że jesteśmy jednej klasy z psem, ale z drugiej strony no, można nas dokładnie jednak podzielić i pies jest osobnej klasy, ja jestem osobnej klasy, no, a te nasze klasy wspólne się schodzą powiedzmy do jakiejś klasy nadrzędnej i pewne cechy mamy wspólne. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Chciałem mówić o prostym obiekcie, który będzie należał do prostej grupy, do prostej klasy. I ten obiekt, co on będzie miał? On będzie miał po pierwsze właściwości. Tak? Ja mam na imię Przemysław, ty masz na imię Zosia, Janek, Tadek, Wacek, Marian, Elżbieta. Czyli każdy z nas ma jakąś właściwość. Ja mam włosy bardzo krótkie, bardzo brakujące, a ktoś może być mega owłosiony. Więc każdy z nas ma jakąś właściwość, która może być przypisana do konkretnego obiektu i która nie zmienia tego, że te obiekty należą do wspólnej klasy. Tylko różnimy się właśnie tymi właściwościami. Tymi polami, można też tak powiedzieć czasami, tymi komórkami gdzieś zapisanymi w pamięci, powiedzmy, komputera. Jeżeli będziemy reprezentować siebie w postaci programu komputerowego, to gdzieś tam będzie miejsce na nasze imię. Gdzieś tam będzie miejsce na nasz wzrost, na nasz rozmiar włosów, na nasz kolor oczu. I chociaż każdy z obiektów będzie zajmował inne miejsce w pamięci i będzie się różnił tymi właściwościami, no to wszystkie będą miały podobny zestaw właściwości. Ale każdy z nas ma również metody, które potrafi wykonać.
Tak? Każdy z nas, jak mówiłem, potrafi czy to podnieść rękę, czy otworzyć usta, czy zamknąć oczy. Jeżeli ktoś nie potrafi, to właśnie ma wyłączoną daną metodę. Ale każdy z nas takie metody teoretycznie może mieć do wykonania. Butelka tych metod nie ma, bo jest już innej klasy obiektem. Butelka ma inne możliwości, inne metody i inne właściwości. No i teraz spróbujemy to zapisać już w języku processing, czy w środowisku programowania processing, w języku opartym o Javę. Jak już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, nasz podstawowy program, szkic, tutaj mamy po otwarciu processinga szkic o numerze, który odpowiada dzisiejszej dacie, i ponieważ jest to pierwszy szkic, jaki dzisiaj otworzyłem, no to ma literkę A. Jeżeli stworzę nowy, no to w tym momencie on dostanie literkę B i tą samą datę. Ale oczywiście ta nazwa jest automatycznie generowana przez processinga i ja sobie ją mogę nazwać jakkolwiek inaczej. Ale w tym szkicu pisaliśmy dwie, albo przynajmniej dwie funkcje zawsze. Void setup to jest funkcja, którą ten szkic wykonuje wtedy, kiedy się uruchamia. Jeden raz przy narodzinach tego szkicu wywoływana jest ta funkcja. No i tu określaliśmy na przykład rozmiar okienka. (800 na 600). I to powodowało, że po uruchomieniu tego szkicu pojawiało mi się okienko o rozmiarze 800 na 600. Miałem też funkcję draw. I w tej funkcji mogłem rysować to, co się będzie powtarzało. Tak? Funkcja draw rysuj wywoływana była w kółko, w kółko, w kółko. Tak? Pokażę przykład. I mamy program, który w losowych miejscach rysuje nam kółeczka. Kółeczka o rozmiarze 10, bo tak zadałem, ale oczywiście mogę tutaj w tym miejscu znowu zrobić. I teraz będą to elipsy, no bo każdy z tych promieni jest losowany osobno, więc już nie są to kółka, ale są to elipsy o różnych rozmiarach i o różnym stopniu spłaszczenia w różnych miejscach losowych na ekranie. I nasz malarz mozolnie, kółko w kółko, ileś tam klatek na sekundę wykonuje się i rysuje nam tą kółeczko, rysuje nam tę elipsę tutaj w zasadzie. No i dobrze, no i teraz przechodzimy już do samego myślenia obiektami. Otóż chciałbym, wywalę te elipsy, chciałbym, żeby na moim ekranie znajdowały się kółeczka i niezależnie w różnych miejscach znajdujące się kółeczka, żeby przesuwały się automatycznie w górę. Czyli będą to niezależne obiekty na ekranie mojego świata, ale te obiekty będą wspólnej klasy, bo one będą siebie podobne. Czyli utworzę nową zakładkę, nowy plik w szkicu i nazwę go kuleczka. Uwaga, nazwy klas w Javie zwyczajowo zaczyna się od dużej litery. Z przodu musi być duża litera. Dlatego kuleczka przez duże K. I teraz tu będzie klasa kuleczka. Otwieram nawias klamrowy, zamykam nawias klamrowy i moja klasa jest. Jeszcze nic nie potrafi, nie ma żadnych właściwości, tabula rasa. Ale teraz mogę ją zacząć wypełniać. Przy czym pamiętajcie właśnie, żeby tu był tu koniec klasy kuleczka. Bo za chwilę będziemy rozszerzać, rozszerzać, rozszerzać te zapisy tutaj i żeby nie zapomnieć o nawiasie kończącym klasę. I tak jak mówiłem, klasa składa się z takich części jak właściwości, konstruktor i metody. Nie mówiłem przed chwilą o konstruktorze, bo konstruktor jest taką specyficzną metodą, która jest wywoływana w momencie narodzin obiektu tej klasy. Tak jak setup, prawda, jest wywoływany w processingu w momencie narodzin okienka, w momencie uruchomienia programu, tak konstruktor będzie wtedy, kiedy będzie tworzył się nowy obiekt tej klasy. No i teraz tak. Kuleczka, jakie ma właściwości? No, na początek na pewno będzie miała jakieś x i jakieś y. I moje x i y tej kuleczki będą oznaczały, gdzie ona się znajduje na ekranie. I każdy obiekt będący przedstawicielem klasy kuleczka będzie w swoim mózgu miał miejsce do zapisania x i y. Czyli każdy będzie mógł się znajdować gdzie indziej. Ja jestem tu, a wy jesteście tam. I każdy z nas ma inne współrzędne geograficzne, prawda, na mapie świata. Teraz tak, konstruktor to
To jest funkcja, która nazywa się tak samo jak klasa i nie ma żadnego typu zwracanego. Konstruktor nic nie zwraca. Tutaj zresztą myśmy też nie korzystali w tych funkcjach jeszcze z typu zwracanego, nawet o tym nie mówiłem, ale wszędzie tu pisaliśmy to magiczne słówko void, czyli brak typu zwracanego. Natomiast tutaj jest bez słówka void i to ją różni konstruktor od innych metod. Inne metody będą miały typ zwracany, bardzo często void, ale niekoniecznie, a kuleczka nie ma. Więc po pierwsze nazwa taka sama jak klasy, a po drugie brak typu zwracanego. I teraz ten konstruktor, jego zadaniem będzie to, że kiedy rodzi się nowa kuleczka, to ma jakieś x startowe i y startowe przyjąć do siebie. No i powiedzmy, że na początku po prostu będzie, że x równa się x startowe. Y to się równa y startowe. Co tu się stało? Otóż stało się to, że przypisuje do x i y, które znajdują się tutaj u góry, w mózgu tej kuleczki, przypisuje wartości startowe, które zostaną jej przekazane w momencie narodzin. Tu możemy dla czytelności napisać this.x, this.y. Czyli ten obiekt, ten konkretny obiekt, który my jesteśmy, czy ja jestem, czy wy jesteście, każdy z nas ma inne współrzędne, więc this x jest tu, a this y jest tam. I teraz bardzo prościutki ten konstruktor. Niewiele robi, ale będziemy go rozbudowywać. Jest konstruktor, jest xy, jeszcze zupełnie nie zaglądam do szkicu. No dzisiaj będzie troszeczkę takiego pisania, zanim zobaczymy efekt na ekranie. Jeszcze przydała jakby się jakaś metoda narysuj. No, w zasadzie w programowaniu powinienem stosować angielskojęzyczne zwroty, ale żeby Wam się już nie myliło, że tutaj bym zrobił draw, tam draw, które draw jest które, no to tu nazwiemy narysuj. I to będzie funkcja, która będzie wywoływana wtedy, kiedy ja będę chciał, żeby kuleczka się narysowała na ekranie. No a skoro tak, no to wewnątrz tej metody zrobię rysowanie elipsy 100 na 100. Jakie x? No w zasadzie this.x, no ale mogę to pominąć, ponieważ tutaj nie ma konfliktu żadnego z nazwami. Program sobie wyczai, że chodzi o te x i o te y. Ale to jest x i y tej kuleczki, tej konkretnej, która będzie klasy. No i już mogę zacząć pomału stosować tę klasę w moim szkicu. Jest szablon kuleczki, która ma x, ma y, ma konstruktor, czyli coś, co wywołujemy wtedy, kiedy ona się rodzi, no i ma jedną możliwość, ona się potrafi narysować na ekranie, nic więcej. W którym miejscu? No w tym miejscu, które ma zapamiętane w mózgu, czyli ona sama pamięta swoją lokalizację na mapie. Nie umie jeszcze jej zmieniać, prawda? Jeszcze nie mamy tu żadnej metody, która mówi zmień to x, y. No ale na razie tyle. Więc wracam do szkicu. I teraz przed setupem zrobię coś takiego. I stworzyłem teraz obiekt klasy kuleczka. Dlaczego? Bo tu jest nazwa zmiennej, tak? Tak jak int x, no to po nazwie typu int, integer, liczba całkowita, jest nazwa zmiennej, czyli x. No a tu mamy kuleczka, kuleczka 1, czyli jest zmienna kuleczka 1. Ona jest typu kuleczka, czyli mojego własnego typu, który przed chwilą zbudowałem, typu klasowego, typu obiektowego. I później w tym miejscu w pamięci, które zostanie utworzone, jest tworzona nowa kuleczka, czyli jest właśnie wywoływany ten konstruktor o tej samej nazwie. I do tego konstruktora wysyłana jest wartość 200 i 700, bo w tym miejscu chciałbym, żeby moja kuleczka na ekranie się urodziła. Czy jeżeli to uruchomię, to coś widać? No nie widać. Dlatego, że nigdzie jeszcze nie ma wywołania. Ona siedzi w pamięci, ale nikt jej nie powiedział narysuj się. Więc tutaj w funkcji draw wywołuje narysowanie.
Nie narysowało się, szukam błędu. Tak, błąd jest taki, że tu wpisałem 700, a mój ekran jest 800 na 600, czyli 700 już jest poza ekranem, tu by musiało być 500. O, i jest, moja kuleczka jest w tym położeniu, w którym się narodziła. Nic się z nią nie dzieje, ona jest, ma standardowy wygląd, taki jaki processing jej zadał, ma lokalizację taką, jaką dostała w momencie urodzenia. I takich obiektów mogę urodzić więcej, prawda? Mogę mieć dwie kuleczki. Zrobiłem dwie kuleczki, a na ekranie jest ciągle jedna. No, nie ma, narysuj. I już są dwie kuleczki. Jedna się urodziła na ekranie w pozycji 200 na 500 i to jest ta dolna, a druga 400 na 400 i to jest tu. Przypominam, że processing numeruje współrzędne inaczej niż na matematyce. W lewym górnym rogu jest tutaj wartość 0,0 i w dół idą dodatnie wartości y. No x normalnie, tak jak na matematyce, w prawo, prawda, zwiększają się x-y. Natomiast y zwiększają się w dół, a nie zmniejszają się w dół, co za chwilę będzie istotne, kiedy będziemy przesuwać kuleczkę w górę. No bo co to znaczy, że chcemy ją przesuwać w górę? To znaczy, że jej współrzędna y musi maleć. Czyli teraz każda z moich kuleczek wewnątrz jednej klasy kuleczka, bo wszystkie są do siebie podobne, bo nie muszą być dwie, mogą być trzy. I już są trzy kuleczki. Więc wszystkie są tej samej klasy, rozmnażamy je tak samo. I tak samo w tej samej klasie, co mogę zrobić? Nową metodę, przesuwaj się w górę. No tu już nazwę angielskojęzyczną up, bo w górę ma dużo polskich znaków i jest kłopotliwe. Up jest krótkie. Up w górę. I co to znaczy, że up w górę? To znaczy, że this.y minus minus. Że musimy zmniejszyć y, bo tak jak wiem, y rosną w dół, więc w momencie, kiedy y zmniejszamy, to kuleczka przenosi się w górę. Oczywiście średnik. Uruchamiam. Nic się nie dzieje, no bo nigdzie nie zawołałem metody up. Wracam do szkicu i kuleczka 1.up. I proszę bardzo, kuleczka 1 płynie w górę. No, zostawia ślady, dlatego że ja nigdzie nie czyszczę ekranu. Więc to, co było narysowane poprzednio, dalej jest na ekranie. Czyli teraz mojemu malarzowi powiem, żeby na początku narysował na czarno ścianę. I za każdym razem, kiedy będzie draw, malarz zamaluje ścianę, potem narysuje kuleczkę, przesunie ją w górę, narysuje kuleczkę, narysuje kuleczkę i od nowa. I proszę bardzo, mamy już animację pierwszej kuleczki. I teraz wszystkie trzy kuleczki płyną razem. Płyną, 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 aż wypłyną poza ekran i dalej sobie płyną. Im to nie przeszkadza, bo Y się zmniejszył już poniżej zera. Y jest ujemny, więc ja tych kuleczek nie widzę, ale on się ciągle zmniejsza i ciągle te kuleczki gdzieś tam lecą do czasu, aż się przekręci w miejsce w pamięci i wtedy się stanie coś dziwnego. Chciałbym więc zatrzymać moje kuleczki, żeby one nie wypływały poza ekran. Tak? Czyli tutaj chciałbym napisać coś takiego, jeżeli y mniejszy od zera, przepraszam, większy od zera, to zwiększaj y. Zmniejszaj y, czyli przesuwaj go w górę. A w przeciwnym wypadku już nie rób tego. Tak? No to muszę to zapisać językiem programowania, czyli if y większy od zera. No już słówko to pomijam i po prostu tak. I teraz moje kuleczki płyną sobie do góry ekranu.
i zatrzymują się wtedy, kiedy ich środek już przekroczy zero. Jak ich środek stanie się zerem, no to już nie jest to potem dalej zmniejszane, bo już nie jest większe od zera, już nie spełnia warunku tutaj. No dobrze, moje kuleczki takie smutne troszkę są, że wszystkie są takie same. Każda by chciała mieć chociaż troszkę inny rozmiar. Rodzą się w innych miejscach, ale wszystkie jak siostry, bliźniaczki, kropla w krople podobne. Zmienimy teraz jeszcze możliwość zapamiętywania rozmiaru kuleczki. Czyli dołożę kolejną właściwość. Mogę dopisać po przecinku tu, ale dopiszę sobie pod spodem R. R jak rozmiar albo R jak promień, prawda, tej kuleczki. I do x-ów startowych dopiszemy int r startowe, no i this.r to się równa r startowe. No i co? Teraz tu, gdzie jest 100 na 100, musi być właśnie ten promień. Ta wartość, którą sobie zapamiętałem. Już nie będzie 100 na 100. No i kuleczka jest gotowa. Ale okazuje się, że program nie działa. Że w tym miejscu, gdzie rodzi się kuleczka, brakuje mi właśnie podania, z jakim rozmiarem ona się rodzi. No i na przykład pierwsza rodzi się z rozmiarem 10, druga z rozmiarem 20, a trzecia z rozmiarem 100. Uruchamiam i już mam trzy różne kuleczki, 10, 20 i 100. Oczywiście mogę tu zrobić też losowanie rozmiarów tych kuleczek, ale to na razie tyle. Także w ten sposób tworzymy sobie nowe kuleczki, nowe obiekty tej klasy, które są rozmieszczone w jakimś tam miejscu, według tego, co podało się przy narodzinach. Teraz chciałbym, żeby te kuleczki losowały swój rozmiar. Tak? Czyli do mojej funkcji setup przerzucę tą część. Ok, zmodernizowałem troszkę mój kod. Teraz na początku są tylko przydzielanie miejsca w pamięci, jakby tworzenie zmiennych, a tworzenie samych obiektów znajduje się już w funkcji setup. Nie wpływa to na działanie mojego programu, ale teraz tutaj mogę sobie dać random, no i powiedzmy damy 100, żeby maksymalnie o rozmiarze 100 były moje kuleczki. No i pojawiają się podkreślenia. Dlaczego pojawiają się podkreślenia? Dlatego, że funkcja random zwraca liczbę zmienno-przecinkową. Natomiast ja sobie założyłem tutaj, że tutaj te wartości x są i y są stałe. Są liczbą stałoprzecinkową, są liczbą całkowitą. No więc w tym momencie muszę tutaj jeszcze rzutować całość na inta. Czyli powiedzieć procesingowi, no strasznie długa ta linijka się zrobiła, nie mieści mi się. I muszę powiedzieć procesingowi, że ma przekształcić tę wylosowaną wartość na liczbę całkowitą. I teraz po uruchomieniu mam takie kuleczki. Po ponownym uruchomieniu są takie. A po ponownym uruchomieniu są takie. Widać, że się to tutaj losuje. Więc co tu się dzieje? Kuleczka zawsze rodzi się w tym samym miejscu ekranu, ale za każdym razem ma inną wartość swojego rozmiaru, losowaną. Ponieważ funkcja random losuje wartości od 0 do podanej wartości, czyli od 0 do 99, bo setki już nie osiąga. Więc wylosowaną wartość rzutujemy na inta, czyli przekształcamy ją na liczbę całkowitą, z liczby zmienno-przecinkowej, z liczby rzeczywistej, no i wysyłamy do konstruktora tej kuleczki. No i w ten sposób dotarliśmy do końca pierwszego etapu programowania obiektowego. Zapraszam do prenumerowania kanału, zapraszam do wciskania kciuka w górę i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia, cześć, pa!